Kolejna sesja do Vivae. Dzisiaj z nami Natalia Kukulska i jej córka Ania Dąbrówka. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak sobie przeglądałem te archiwalne okładki Vivae i czy ja mogę powiedzieć, że to wcale nie będzie tak, że to będzie pierwsza okładka Vivae z Anią? Ojej, zaskoczyłeś mnie rzeczywiście. Nie wiem, czy wiesz. Dlaczego? No właśnie, wyjaśnijmy. Gdy urodziła się Ania, no, wzbudzała olbrzymie zainteresowanie mediów, jak wygląda mała córeczka. No, wyglądała jak każdy bobas. No. Łysa głowa i można pomylić z każdym innym. Natomiast rzeczywiście był jakiś taki rodzaj sensacji wokół tego, że miałam problemy z paparazzi w szpitalu i to takie bardzo nerwowe sytuacje, niefajne, traumatyczne wręcz bym powiedziała. I wtedy pomyślałam, że to w ogóle nie ma sensu, żeby to tak wyglądało. Niedługo po tym była taka sesja do Vivae rodzinna. I tam... Pamiętam to, jakby to było wczoraj. Ale wiecie, o czym ja jeszcze pomyślałem? W ogóle nie o tym. Ja pomyślałem o tej okładce, gdy byłaś, Natalio, w ciąży z Anią, a tobie partnerował mały Jasio. A to też byłaś tam. Mam nadzieję, że nie mieliśmy żadnych tytułów, ale ja wiem, że na pewno ta była w Vivae. Rzeczywiście, to było w Hiszpanii i to były takie bardzo wyjątkowe zdjęcia, rzeczywiście, bo już zegar tykał. Zaraz miałaś być i rzeczywiście zaraz byłaś, niedługo po przyjeździe z Hiszpanii. Dziś pozujecie razem, obie świadomie podjęłyście decyzję, że to dobry pomysł. Ciebie trzeba było, Aniu, przekonywać, czy stwierdziłaś, że to fajna pamiątka? Z pewnością fajna pamiątka to jest, więc... Myślę, że od razu bez pytania podziałało. Też tak sobie pomyślałem, że jak ktoś z Dzieci Gwiazd, przepraszam, że tak dzisiaj mówię, ale jest to jednak w pewnym sensie prawda, zgadza się na przykład na wspólne zdjęcia z rodzicem, to czy to jest taki znak dla innych, że tak, to jest moja zgoda, że też chcę albo też mogę być częścią mediów? Mi się wydaje, że to jest podzielone. Ja trochę inaczej to odbieram. Jest to dla mnie kompletnie neutralne, obojętne. Ania jest bardzo wyluzowana, jeśli chodzi o ten temat mediów. Ja czasami coś przeżywam, że ktoś coś napisał, oni z Jaśkiem się z tego śmieją i mają takie, mama, wyluzuj, w ogóle oni się tym bawią. Po prostu podchodzimy do tego z bardzo dużym dystansem, tak. W porównaniu do ciebie. więc dla nas to nie jest jakaś, znaczy... Zobaczymy dopiero, co się stanie, bo jest to, wiadomo, początek. Natomiast jakoś nie oddzielamy tych dwóch światów i nie oczekuję jakiejś większej zmiany. Trochę w nim się wychowali. No właśnie. To na pewno. To jest też świetny wiek, żeby próbować różnych rzeczy. Gdybym cię zapytał o twoje największe pasje, co byś wymieniła? No chcę jak najbardziej poznać cały świat, od każdej strony. Ale przede wszystkim moją pasją jest oczywiście, chcąc czy nie chcąc, muzyka i... Mam nadzieję, że jednak chcąc, bo wierzę, że masz tak mądrych rodziców, że mogłabyś robić absolutnie wszystko. Oczywiście tak jest. I mimo wszystko i tak odchodzę od branży tej samej. Trochę idę w innym kierunku, mam zamiary przynajmniej, ale chcę jak najbardziej poszerzać tą szkołę i uczyć się o wszystkim. A ten zamiar można jakoś nazwać? Co jest tym twoim planem? Przede wszystkim musical. To bardzo zmieniła branżę. Nie, no musical jest skrajnie inny. W ogóle, Aniu, naprawdę jesteś zupełnie na drugim biegunie. Ale to nie... Znaczy, mam ochotę też spróbować innych rzeczy. Chociażby filozofia, czy... też przez moment astronomia mnie kręciła, ale myślę, że tutaj... Ale to jest piękne, bo tak jak powiedziałem, to jest ten świetny wiek, by próbować wszystkiego. Właściwie nigdy nie jest za późno, ale też nikt nie oczekuje, żeby trzeba się było określać właśnie teraz.